Halko, witaj na Środowym Fleszu. Dobre informacje dla fanów niszowej w Polsce serii Wiedźmin. Moderzy szóstej odsłony Cywilizacji rozpoczynają serię modów The World of the Witcher. Już teraz gracze mogą sprawdzić nową frakcję Kedwen i jej lekką kawalerię, oddziały Burej Chorągwi. Dowodzący frakcją Hanzel to postać, którą możecie pamiętać chociażby jako antagonista jednego z aktów Wiedźmina 2. Ciężko jest przebić wyniki sprzedażowe Elden Ringa, ale w tym tygodniu udało się to pewnemu japońskiemu deweloperowi za sprawą gry Sekiro. Skąd ta nagła zmiana dynamiki sprzedaży? Najpewniej ze względu na promocję na Steam. Dodatkowym powodem może być chęć zaznajomienia się z gatunkiem Souls-like'ów przez graczy wprowadzonych do niego przez Elden Ringa. Just yet. Sony wypowiedziało się na temat brakujących egzemplarzy PlayStation 5. Jak zapowiadają twórcy konsoli, prognozowana przez nich ilość sprzedanych egzemplarzy ma wzrosnąć w tym roku podatkowym o ponad połowę względem poprzedniego. Wzrosnąć ma również znacznie ilość sprzedanych gier. Electronic Arts zapowiada, że w następnym roku możemy spodziewać się od nich aż 5 nowych tytułów. Nowe PGA Tour, nowa gra z dużej marki, jeden remake, jedna gra sportowa i jedna gra opracowana wspólnie ze studiem partnerskim. Macie może jakieś domysły? Co ma wspólnego Valve i ogólnoświatowy wzrost cen gier? Według sądu federalnego w Seattle całkiem dużo. Cała sprawa związana jest z obawą o to, że Valve wykorzystuje własną dominującą pozycję na rynku, by podejmować działania szkodzące platformom sprzedającym gry w niższej cenie. Być może wkrótce dowiemy się, co na to sąd okręgowy. Widzieliśmy już nowy gameplay Gotham Knights. Widać na nim, jak prezentują się znani z komiksów DC Nightwing oraz Red Hood, w których wcielić się będzie mógł gracz. Jak informują deweloperzy, ich gra dedykowana będzie jedynie na najnowsze generacje konsol oraz PC. Warto wspomnieć, że Gotham Knights ma nam pozwolić na przechodzenie kampanii w dwuosobowym trybie kooperacji. Wiecie co? To chyba tyle. Miłego środka tygodnia!